Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ski i dzisiaj zagramy sobie w The Walking Dead. Kontynuuję naszą przygodę z Lee i Clementine. Oczywiście jesteśmy na stacji, gdzie musimy sobie troszeczkę poprzeglądać. I musimy też Clementine tam do góry wrzucić. Trzeba będzie to ogarnąć jakoś, tutaj chyba nic nie ma więcej. It's locked up good, but there's some space at the top. Na górze jest przerwa. Lucky, I'm so little. Yeah, we are. Jesteś taka malutka? No to spróbujemy ci tam wrzucić. Locked up good. Nie chciałbym tego robić, ale za bardzo nie mamy chyba wyjścia. Dobra, dawaj ją na barana. You okay going over the top of this fence? Yeah, definitely. Definitely. Go on and grab the keys, Clem. Come on, scoot. Scoot. Coś jest z tyłu. Behind you! Shit, shit, shit. Ujejku. Clementine będzie teraz strzelała. Ujejku. Działaj, działaj go. Działaj go. Chyba się zrobiłem. No właśnie. Kurde, żołądek mi wyrwał. To dobry początek filmu, nie sądzicie? To jest ogólnie dobry początek filmu, tak mi się wydaje. Go on and grab the keys, Clem. Więc teraz musimy zrobić to inaczej. Come on, scoop. Scoop. Scoop, scoop. Behind you! Behind you! There is a monster! Czyli musimy uchwycić klucz. Let's take the klucz. Hop, hop, hop. Dzisiaj to jest wół! Okej, okay, no to jeszcze raz. 2-0. Fight to 0. 2 minuty filmu, już 2 śmierci. No, o czymś to świadczy, nie? Nie sądzicie? O skillu moim? Czyli na wół muszę się wycofać, nie mam klikać tego, dobrze. Come on, scoot. Behind you! Behind you! Widzieliście wcześniej, sprawdziliście całego terenu naokoło, głąby. Dobra, cofamy się. Kurde, ale... No ej, no przecież... Okej. Zaczniemy to jeszcze raz. Ostatni raz, mam nadzieję. I tym razem wszystko wyjdzie nam tak, jak być powinno. I nie będzie teraz niespodzianek. Czyli cofam się. I co, biję go w twarz? Bo będę musiał. Scoot. Behind you! Spróbujemy się wycofać. Spróbujemy się wycofać, zobaczymy jak wyjdzie. Odepchnął. Cofujemy się. Ej, no nie mogę nic zrobić. Ej, no co jest? Czekajcie. Ja to zrobię. Ja to zrobię. To jest dopiero trzeci raz. To jest dopiero trzeci raz, bo ja chyba źle zrobiłem. Musiałem skrolem dostać, żeby tam, żeby ten łom wziął. Może ten klucz. To chyba źle zrobiłem. Tak mi się wydaje. Potem się kamera trzęsie i wiecie, wszystko na raz. For fuck's sake. Jak może być takim ignorantem i nie zobaczyć tego, że tutaj jest zombie idą po raz? To jest dziwne, nie? Kluczyk. I po bani. Jeszcze raz. Ej, 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 bez jaj. Dawaj, ciśnij. Ciśnij, ciśnij, ciśnij i na E. O, jaki kamikadze. On za bronią stoi, o kurde. Clementine, spokojnie. Odłóż broń. Ale ma dobry odruch. Ma dobry odruch, że wzięła tą... God damn it! Keys, now! Dawaj szybko! God damn it, it's locked! Dawaj, 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 daj szybko, szybko.
pięknie. I w czółko. God damn. That didn't go so good. No, it did not go so good. But we're okay. Najważniejsze, że jesteśmy ocalali. Uratowaliśmy Clementine. What's going on? I thought I heard a gunshot. We're fine. We found some walkers. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? Yes. I daliśmy radę. Dude. Pilnuj swojego nastupu, głupota, prosić. We handled it. Yeah, it looks like. What if you hadn't? To byśmy sobie nie poradzili. I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. I hope you know what you're doing with her. Me too. For her sake. Dla jej dobra. Lisa, tego nie zapomnij. Okej, dobra. Najważniejsze, że nie zabili nas. Że żyjemy dalej. Wejdźmy tam, zobaczmy, co jest. Co powie nam Clementine. Sure you're okay? Na pewno wszystko yeah, w porządku? I'm a little shaky. No nie dziwię się, że się bałaś. Ale daliśmy sobie radę. Daliśmy sobie bardzo dobrze. Co to jest? Palnik. Co robi na stacji palnik? Let's go outside now. What did we learn? I'm not ready for a gun. No, Clem. We learned that everything we will ever do is dangerous. We'll get better, smarter and faster, okay? To była dobra odpowiedź moim zdaniem. Okay. I'm so smart. Czemu ja tutaj stoję? Czy ja tam miałem gdzieś... They didn't have much business back then. A czyli tam za bardzo nie wejdziemy chyba, no to dobra, to bierzemy ten... A gdzie mamy ten palnik? Go wziął gdzieś już? Wyniósł go? Gdzie jest palnik? Że miał go w rękach. I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Jakoś nie ufam im, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze, proponując im to dołączenie do bandy naszej, że tak powiem. No dobra, a gdzie jest ten palnik? Ja mam go w kieszeni. Okej. Okay. Z kieszeni go wyjął, poważnie? A czemu go podpalimy teraz? Shit. A zapałki? What's up? The hose has a leak in it. Turn it off, dude. I don't want my eyebrows burned off. Ale mam taśmę ze sobą, przecież wziąłem taśmę. That leak with something. Mam taśmę. Patrzcie. Wiedziałem, że mam taśmę gdzieś. Hope this holds. A masz jakąś zapalniczkę w ogóle, stary? That's crazy. Look at it go. Wykrzesał ogień z oczu. Just about got it. Bye-bye. Whoa, thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. To co, próbujemy jeszcze raz? Czy mogę tam coś zabezpieczyć? Nie wiem, wsteczny hamulec wcisnąć chociażby? Chyba nie za bardzo mogę. Dobra, no to jedziemy dalej w takim razie, nie ma wyjścia. Dawaj dalej, palnik. Can't reach it now. Teraz nie sięgam? Co? Damn it, it was just about done too. Crap. Kurde, to niedobrze, powiem wam szczerze. It's too far off the edge. Za daleko od krawędzi. Dobra, co my możemy wykorzystać, żeby było bliżej krawędzi? Jakąś drabinę pewnie musielibyśmy wziąć. Może z dołu możemy drabinę sobie zabrać jakąś. Albo coś innego wykminimy zaraz. Wejść. Tu jest Clementine. Użyć cysterna? Really? Mogę jej użyć. This would create one hell of a fireball if you tried to blast through.
Leon z tego powstanie? Jest to możliwe całkiem. Dobra, czy my mamy tutaj jakąś drabinę? Albo czy może nie wiem, jak podejdziemy bliżej, to trochę będzie ząk, nie? Jakbyśmy chcieli z dachu to robić. Do góry mogę wejść? Nie mogę za bardzo. Pogadajmy z dziadkiem na spokojnie, zobaczmy co tam ciekawego u niego. I'm glad someone's managed to keep this spear. Cośmy się nagadali. Chyba, że ja muszę ten wózek widłowy może wziąć. Got a clear view up there? Yeah, we're good for a ways. Thank God. We need someone, anyone, to come along and exterminate them or something. Get used to them. I don't think they're going anywhere anytime soon. No, my numbers keep going up. And ours. Może faktycznie ten wózek widowy musimy wziąć. Tu za bardzo nic nie ogarniemy. Tam nic nie ma. Ja mogę na stację iść jeszcze, czy już nie mogę? Czy zablokuje mnie gra? Kurde. Dobra, pogadajmy z tą małpą. Nie za bardzo ją lubię, ale jednak wiecie. Hey there. That's a pretty useful radio for her to be holding on to, no? It's busted, but it means something to her. Oh, I understand. Kaczka! Ojejku, nie wiem jak opuścimy cysternę. Sure, przestańcie! Maybe ask Omid. He likes to break things. Zapytaj Omida. Kurde. Where are you from? San Francisco. He's a long way from home. Kaczka! I blame the one in there. He wanted the great American road trip. Well, he got a little more than he bargained for, huh? Who the hell is into Civil War history anyway, other than old white guys? Yes, wonderful. You two will be thick as thieves. Careful, she's a crack shot now. You got this girl shooting guns? Yes. Look, I don't need a lecture. You weren't getting one. It's good. She should be able to. O, zobaczcie, zgodziła się z nami. Aż dziwne, jestem przekonany, że. What were you two arguing about when I was coming up the ladder? Nothing. If you're gonna be around for a while, be good to know what baggage you got. Then maybe we won't be around for a while. Okej. Okay. Nie chcę wiedzieć, co zaszło na stacji. Nie interesuje mnie to, że tak powiem, zdrażniłaś mnie i nie pójdziemy razem dalej. Majster, gdzieś jesteś? Gdzie on jest? Tu jest ten ziomek. Daj palnik. Here. The weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No. But I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are? Poważnie? God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. Ale to łupnie. Zombie idą! Dużo zombie! Guys! There's something coming! What the what? There must be thousands. We gotta go! Fuck! Omi! Cut! Cut! I am! It's going! Pull me up! Can he go? O kurde. Shit! What the hell do we do now? We need to jump, 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 jump. What the god, this works. Holy crap! Czy
szybko, skaczemy. We gotta jump. What? No way. Ja mówię, to umrzesz. Easy peasy. Skacz, niech ci będzie w niego. Come on. Jump. No. Jump, damn it. Still no. Fine. Kurde, mogę go jednak zepchnąć. Na bank Debbie za późno skoczy. No właśnie. Podniosła go w ogóle. Teraz kurde, pomóc jej czy nie pomóc jej? Run! No dawaj, wciągaj ją do góry. Jeszcze kalekę. You son of a bitch, save him! Omid! A to był wybór! Ja miałem wybór w tym momencie. O, dogonił nas. Dogonił nas, zobaczcie. Szybki jest. Kurde, zombie nas gonią. To nie dobrze. No, we're okay. Speak for yourself. My leg is fucked. We're fine, Clementine. We're fine. No co, no chciałem pomóc jej, bo ona jest była sprawna w pełni. A on nie. Jest logiczne, że pomogę jej. Teraz się będzie dalej pewnie komplikowało wszystko. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czy on się uśmiecha? Czy mi się zdawało? Jakiś dziwny obrazek w plecaku. Trzeba jej przeszperać torbę. Może szmugluje narkotyki. Ciekawskie jajo. Oj. Next stop, the Atlantic. Atlantyk, następny przystanek. A, bo to nie było tego, to było Daka. We're finding Clementine's parents when we get there. I thought they were dead. Looking for them there. That's not the plan. Well, it's ours. She and I talked it through. Radzisz sobie. Prawie się spieszyły. It's gotten too bad, you know. You. Me, nobody can take all this. Nikt sobie nie poradzi. What we have. What we're supposed to do isn't clear anymore. I'd give anything to go back to fighting over the motel. Me too. No nie dziwię się wcale. I'll leave you to your thoughts. Zostawię cię w swoich myślach. She's out cold like I've never seen. Oj. What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. So? And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need? Holy shit. I thought that fucking thing was broken. It was. So did I. Who the fuck was that? If he's convinced Clementine that he has her parents. Y'all might want to rethink your plan. Czyli Clementine gadała z tym kolesiem, prawdopodobnie. O kurde, niedobrze, powiem wam szczerze. Bardzo niedobrze. Kolejne żywe trupy. Kingsway, Jones. We're almost at the river. You wanna get on a boat? You wanna wait around till the walkers figure out we're here? I know I promised that we'd find your parents. But Savannah's more dangerous than I thought it would be. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street, now! Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? Oh shit. You come back here, I'll kill you! You understand? Oh shit, I will kill you! Porąbały. Epizod czwarty za każdym rogiem.
Dobra. Did you shoot the girl in the street? Abon a Lily. 57% opuściło Lily, dobra. Do you fight Kenny? Tak, walczyłem. Did you shot Duck? Tak, zastrzeliłem. Do you help Hand? Did you help Omid? Tak, nie pomogłem. Pomogłem tej lasce. No cóż. Myślę, że dobrze zrobiliśmy. Pod każdym względem. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Przeżyliśmy. Najważniejsze. Dobra, moi drodzy, nie przedłużamy. Ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, ponieważ kończymy ten epizod. Za chwilę zaczniemy kolejny. Także widzimy się już za kilka dni w kolejnym odcinku z The Walking Dead Żywe Trupy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcjach. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, na razie i cześć.